W dniu 22 kwietnia, w wyniku pożaru, który wybuchł na poddaszu domu, pani Maria wraz z rodziną straciła cały dorobek swojego życia. O akcji straży pożarnej opowiedział nam naczelnik OSP Groń Leśnica. Z 21 na 22, to było sobotę na niedzielę, zostaliśmy zaalarmowani, że pali się zabudowanie mieszkalno-gospodarcze w miejscowości Leśnica, ulica Łosie. Zaalarmowano jednostki z pobliskich tu wiosek. Po przyjeździe to był cały budynek, już był zajęty, bo jest otwarty pożar. Najpierw zapytałem się o ludzi, czy byli, bo znałem tych mieszkańców, byli już wyprowadzeni z tego. Dzieci i mama tej Marysi była już zabrana na Stasikówkę, tam do siostry. Zorganizowałem dowóz wody, nie? Także te jednostki, które były z dołu przyjeżdżały, to brały wodę na Bukowinie, na krzyżówce tutaj w stronę Wilczarowa, a przy kościele był punkt czerpania wody drugiej. Jest tak naszą tradycją troszeczkę, że jeżeli jest pożar w naszych wiosek, to pomagamy przy rozbiórce tych budynków, tych zgliszczy. I także na 1 maja, bo było więcej ludzi, zorganizowałem takie sprzątanie. Oczywiście wójt tam był zainteresowany, o wszystkim powiadomiłem go w dniu pożaru. Później zorganizował kontener na śmieci. Jeden był przywieziony wcześniej, drugi był przywieziony na 1 już do sprzątania, co my usuwali te wszystkie takie pozale, ten łazienki, nie łazienki, wszystkie inne niepotrzebne materiały, które były zniszczone już. I tam do godziny chyba 3 już zostało mniej więcej rozebrane wszystko to, co miało być rozebrane. Ile my mogli, to tyle pomagamy. W pomoc dla pogorzelców włączyła się lokalna społeczność, poczynając od najmłodszych. Dziś mówimy o Michale i o mu się spalił dom i chyba jest bardzo smutny. Zrobiliśmy skarbonkę na nowy dom Michała i zbieramy fundusze jeszcze. Pomóż. Na urodziny dostałem 100 od mojego chrzestnego. Zamiast kupić na coś swojego, moja mama przelała na konto i dała na konto to Michała. A gdyby Michałowi na przykład spalił się PlayStation, oddałbym mu mojego Xboxa. Bardzo mi było szkoda mojego domu, ale teraz mieszkam u swojej cioci na Stasikówce. Mamy swojego brata, co idzie do komunii i mam jeszcze siostrę. Spaliły mi się dla mnie fajne rzeczy, czyli rower, na przykład nowa piłka. Samorząd uczniowski szkoły podstawowej w Czarowie Górnym również włączył się do akcji. Jesteśmy uczniami szkoły podstawowej w Gliczarowie Górnym. Niestety spłonął dom naszych kolegów. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale stracili cały dorobek swojego życia. Między innymi staramy się im pomóc poprzez wspieranie pikniku rodzinnego w Białym Dunajcu, z którego część dochodu będzie przeznaczona na odbudowę domu. Zapraszamy wszystkich do włączenia się do naszej akcji. O akcji rodziców i nauczycieli opowiedzieli nam ich przedstawiciele. Spłonął dom naszych bliskich, można powiedzieć przyjaciół, bo jest to 3 naszych uczniów wraz z mamą i babcią, którzy zamieszkiwali ten dom. Dzięki przytomności mamy uratowali się wszyscy. Bardzo prosimy Państwa, jeżeli możecie, żeby pomóc tej rodzinie w jakikolwiek sposób. Potrzebne są ręce do pracy, potrzebna jest też pomoc materialna, ale też i sprzęt, który moglibyście oddać. Nie chodzi nam o nowe rzeczy, ale może to być używany rower, który już jest komuś niepotrzebny, a jeszcze tej rodzinie się przyda. Dzieci są w wieku szkolnym, 2., 3. klasa i 6., więc bardzo prosimy, jeżeli możecie wesprzeć, to liczymy na Waszą pomoc. Włączyliśmy się do tej akcji jako szkoła, włączyła się też Rada Rodziców, parafia, okoliczne parafie, więc bardzo prosimy wszystkich zainteresowanych także o pomoc. Jako nauczyciele też zbieramy pieniądze dla tej rodziny. Założyliśmy też z inicjatywy pana dyrektora
stronę konto na zrzutka.pl. Na portalu zrzutka.pl jako rodzice, nauczyciele i społeczność szkolna postanowiliśmy zbierać pieniądze. Zachęcamy Państwa do dokonywania wpłat, nawet najmniejsza kwota będzie ważna dla poszkodowanej rodziny. Wpłat można dokonać na stronie zrzuta.pl. Mamy nadzieję, że włączą się Państwo i pomogą nam odbudować dom. Akcja jest zatytułowana Odbudujmy wspólnie dom. Bardzo liczymy na Państwa pomoc. Liczą się też każde ręce do pracy. Jeżeli ktoś by mógł pomóc w ten sposób, to też bardzo prosimy o skontaktowanie się z nami. Najlepiej ze szkołą bezpośrednio w Gliczarowie Górnym. Można znaleźć nasz adres na www.gliczarowedu.pl lub też pod numerem telefonu 18 20 77 263. W akcji pomocy uczestniczą również władze samorządowe. No, w tym momencie możemy powiedzieć, że gmina włączyła się, wójt włączył się w pomoc dla poszkodowanych w tym ostatnim pożarze nieszczęściu. Już w niedzielę byłem w kontakcie ze strażakami, a później koło godziny 14 udało mi się dodzwonić do pani Marii. Ustaliliśmy też spotkanie na poniedziałek. Nie było potrzeby jakiegoś takiego szybkiego reagowania. Z tego udało nam się spotkać w szkole podstawowej, korzystając z gościnności pana dyrektora Andrzeja Skupnia. Tutaj i rozmawialiśmy wspólnie z wicewójtem, z panią Marią, z panem dyrektorem. Ustaliliśmy taki jakby bieżący zakres tych potrzeb, które są do zrealizowania, po to, żeby pomóc i pani Marii, i rodzinie. I na dzisiaj, po spotkaniu komisji socjalnej, zostało przydzielone pani Marii i dzieciom mieszkanie tutaj nad ośrodkiem zdrowia, tymczasowo do końca lipca. Później zostaną przeniesieni, tak uzgodniliśmy, do Leśnicy i też w międzyczasie będziemy tutaj myśleć o przydzieleniu jeszcze innego mieszkania socjalnego. Będziemy rozmawiać z księdzem proboszczem, to już tak troszeczkę może w takim prywatnym układzie, i będziemy prosić o zorganizowanie zbiórki na rzecz poszkodowanych, jeżeli chodzi o parafię. I też została w pomoc włączona opieka społeczna. Jesteśmy w kontakcie z panią Marią po to, żeby móc zrealizować te świadczenia, które prawo dopuszcza i które tutaj też na nas prawo nakłada, jeżeli chodzi o pomoc dla poszkodowanych właśnie w takim nieszczęściu, jak to ostatnie na Leśnicy, kiedy faktycznie dom spłonął doszczętnie. Także jesteśmy cały czas wspólnie tutaj z dyrekcją szkoły podstawowej, wspólnie też z opieką społeczną, no i też z innymi osobami prywatnymi, które chcą w jakiś sposób pomóc.